Siemanko, z tej strony Rozminator, witam w kolejnym odcinku Popykajmy. Tytuł dzisiejszego epizodu może być dosyć clickbaitowy, bo będę chciał się zmieścić w jednym zdaniu. Tak więc zanim dasz łapkę w dół, to poczekaj kilka minut, za chwilę wszystko się wyjaśni. Najpierw kilka słów jednak wyjaśnienia na temat dzisiejszej produkcji. Ostatnio Axel rzucił mi pikselową rękawicę i wyzwanie, przysyłając mi płytkę z grą, którą mam opykać, podsumować swój wynik, po czym przesłać dalej i tworzyć tego specyficzny... stworzyć tego YouTube'owy łańcuszek. W moim przypadku kolejnym chętnym okazał się Penchart, który sam się zgłosił jako kolejny uczestnik, którego w tym miejscu oczywiście pozdrawiam. Zapraszam wszystkich do rzucenia okiem na to, co produkuje u siebie o Amigach i różnych innych starych sprzętach. Natomiast co do produkcji, którą wybrał Axel, obiecałem mu, że wrzucę gameplay z tej gierki przed najbliższym normalnym materiałem. A jako, że już jutro na kanale najnowszy odcinek Elektroskansenu Game Boy Advance, dzisiaj wywiązuję się ze swojego zobowiązania, mimo że dosłownie pod ręką mam stosik dużo fajniejszych gierek. Ale jako, że się zobowiązałem, to nie pogramy dzisiaj w Metal Gear Solid Twin Snakes, który właśnie kończę. Nie pogramy sobie w Metroid Other M, który udało mi się upolować tak tanio, że aż ciężko było przypuścić taką okazję. Nie pogramy sobie także niestety tego Mad Maxa, którego udało mi się dorwać w Biedronce. Jeżeli jeszcze go nie macie, to możecie go dorwać dosyć tanio. Pogramy sobie za to w tą oto zupełnie nieekscytującą płytkę demo z magazynu PlayStation. Na której to płytce demo znajduje się zestaw gier z Netiarus, czyli czegoś w rodzaju gier indie na pierwsze PlayStation, tworzone przez użytkowników bodajże PlayStation magazynu. No oczywiście przy pomocy tego zestawu na tej Netiarus do produkcji gierek. Grą, którą wybrał Axel, jest Psychon. Nie za bardzo jest tutaj co o niej mówić, ponieważ jest to klon Alien Breeda i tyle właściwie wystarczy, żeby nam, tyle nam wystarczy o tej grze. Dlatego postanowiłem, że skorzystam z okazji i opowiem wam o swoich przemyśleniach na temat pewnego mitu, który bardzo często można natrafić w internetach i który na pewno też nieraz sami spotkaliście. Mianowicie nieraz zdarzyło wam się na pewno w internetach napotkać post jakiegoś człowieka, który narzeka na dzisiejsze dzieci, na dzisiejsze pokolenie i gloryfikuje własne czasy. Wszystko sprowadza się to do ogólnego mitu, że za nasze czasów my mieliśmy lepsze dzieciństwo, teraz to zupełnie co innego. My to za dzieciaka biegaliśmy po dworzu i robiliśmy tamy na rzece i graliśmy w piłkę i bujaliśmy się na trzepaku, a jak się zmęczyliśmy, to krzyczyliśmy: mamo, rzuć picie przez balkon, a teraz to dzieciaki tylko smartfony i telefony i w ogóle i tak dalej. No, jak dobrze wiecie, ponieważ każdy na bank się z tym mitem spotkał, ma on wiele, że tak powiem, podzespołów i wiele różnych drobiazgów, o których różni ludzie w różnych wariantach wspominają. Na mit ten można natknąć się w wykonaniu osób w wieku wszelakim, aczkolwiek dominuje generalnie, moim zdaniem, można wyróżnić dwa typy ludzi mniej więcej mojego pokolenia i starszych, którzy popatrzy w nostalgiczny nastrój zaczynają wspominać, jak to zawsze było, oraz młode pokolenie, które nie żyło w tamtych czasach, natomiast słyszało pogłoski o tym, jak to rzekomo wyglądało i tęskni za tym. I że tak powiem, za rozbiórkę tego mitu, ponieważ on mnie nieodmiennie śmieszy. Za każdym razem, jak go czytam, to po prostu zbiera mi się na ostry śmiech. I zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Od razu chciałbym zaznaczyć, że jeżeli ktoś tak czuje, że właśnie tam jest powiedzmy z mojego pokolenia i uważa, że jego dzieciństwo było takie super zajebiste i tak dalej, bo biegał za piłką na tym po podwórku, no to nie mam oczywiście nic do takiego człowieka, aczkolwiek wydaje mi się, że ta wspominkowość jest mocno przesadzona, to po pierwsze, a po drugie, to zaraz wam opowiem. Generalnie myślę, że podstawy psychologiczne są wiadome. Tęsknota do dawnych czasów jest znana chyba wszystkim. Za komuny było lepiej przecież, no nie? I tak dalej. Mamy jako też ludzie tendencję do tego, żeby najczęściej swoje wczesne lata wspominać pozytywnie, ponieważ generalnie świat był wtedy prostszy i
składa się z dużo mniejszej ilości troski i chujowieństw niż życie dorosłe. Dlatego no, dzieciństwo każdemu automatycznie niejako kojarzy się pozytywnie. Dorzućmy do tego no, jeszcze specyficzne okoliczności dzieciństwa każdego człowieka, które prawda, zależą od czasów, miejsca zamieszkania i tak dalej. I mówię, no, jest to znana psychologiczna zagrywka, dosłownie to samo, co za komuny było lepiej. Natomiast jeśli chodzi o młodsze pokolenie, no to wiadomo, zawsze jest jakaś grupa ludzi niedostosowanych do życia w społeczeństwie, którzy cierpią na syndrom, powinienem się urodzić w innych czasach, bo te czasy nie są dla mnie. I oczywiście ja to też jak najbardziej rozumiem, ponieważ za nastolata też no, przeżyłem okres, że powinienem był się urodzić wcześniej, powinienem był żyć w latach 70. albo 80., wtedy było zupełnie inaczej i na pewno lepiej by mi się żyło. Natomiast biorąc pod uwagę to, że już zdążyłem się zorientować w tych mechanizmach oraz tym, jak inno są generalnie bullshitem oraz w połączeniu z moimi osobistymi wspomnieniami, no to cała ta maskarada, że tak powiem, z tym wspomnieniem, że nasze dzieciństwo było najlepsze, wydaje mi się za każdym razem coraz śmieszniejsze. I oto powoli zmierzam do tego dlaczego. Żeby rozbroić ten mit, to na sam początek chciałbym, że tak powiem, go od dupy strony zajść, czyli rozprawić się z poglądem, że że czas mi się skończył w grze. No proszę, hard dead game over, czyli tu jest ograniczenie czasowe. Jak ten, wcześniej testowałem, to udało mi się przejść na drugi level, co to ma być? Dobra, będziemy próbować do skutku. Ponieważ tak się to nie zapisuje. Ciekawe, czy można używać continuousów w akcelowym konkursie? Chyba można, bo nie pokazały mi się punkty żadne. Więc mówię, na początek chciałbym zdemitologizować to, że dla dzisiejszych dzieci to tylko smartfony i telefony. Słuchajcie, mieszkam przy... tak się składa, że przy przedszkolu. Nie będę nam tutaj robił przebitek, no bo nie będę kurwa kręcił dzieci, bo mnie jeszcze wezmą z jakiegoś pedofila czy coś, ale z ręką na sercu, no, mieszkam przy przedszkolu. Tak więc często no, mam okazję tam wchodząc na klatkę zobaczyć aktywność dzisiejszej młodzieży na własne oczy. No i z tego co pamiętam, kiedy za swoich czasów, kiedy to do tam przedszkola, zerówki czy do szkoły przynosiło się wszystkiego rodzaju ruski jajka, zegarki, kalkulatorki i wszystko, co tylko się miało do pochwalenia, no to zakładam, że tak samo robi dzisiejsze pokolenie. No i tak powinno przecież, no bo smartfony i telefony się dla nich tylko liczą, no nie? Tyle, że wiecie co, jakoś nigdy nie widzę, żeby dzieci siedziały kurwa po kątach na tym podwórku swoim, w tym przedszkolu i spokojnie, nie wiem, tam coś robiły na telefonach, tylko zawsze drą ryja i się bujają na tych pieprzonych huśtawkach i kurwa są denerwujące i tak dalej. Do tego też tam bodajże ze dwa bloki dalej na przylegającym podwórku w czyimś ogródku stoi sobie postawione krzesełko, takie stoliczek taki plastikowy. Postawione są do tego też plastikowe krzesełka i też ilekroć tamtędy nie przechodzę, to zawsze widzę bandę dzieciaków, które tam się kręcą wokół tego stolika, grają piłkę obok niego, siedzą i rysują kredkami na prawdziwym, normalnym papierze, no nie z celulozy. Tak więc mówię, absolutnie nie wierzę w te całe gadanie, że dzisiejsza młodzież to się już takimi rzeczami nie zajmuje. Dzisiejsza młodzież tak samo biega po podwórku latem jak my i zapewne cała młodzież zawsze i wszędzie. Natomiast to jest jakby ta podstawa, prawda, że uważam, że cały ten mit jest bullshitem, ponieważ no, dzisiejsze dzieciaki robią dokładnie to samo, co my kiedyś. I moim zdaniem, wiecie, no, wszystko to jakby bierze się w tych internetach, że tak się to określę, z tego, że najczęściej ktoś, powiedzmy, z mojego pokolenia lub starszego wraca tam wieczorem z tyrany z roboty, zobaczy pod blokiem tam trzech dresów na ławce piszących SMS-y, zniechęcony życiem wraca do domu, wypija browara, zbiera mu się na wspominki i siada do komputera, do Facebooka, żeby napisać, jak to kiedyś było lepiej.
O, level clear, o, teraz mi poszło lepiej. Natomiast wydaje mi się, że rzadko wynika to z bezpośredniej obserwacji, wiecie, nie wiem, własnego potomstwa, czy potomstwa sąsiadów i tak dalej. To jest najczęściej rzut okiem na jakiś tam skrawek przedstawiciela tej generacji i ocenienie po łebkach całą grupę. Zresztą kasus Gimbusa, prawda? Dokładnie stąd samą się bierze. Natomiast no, jeśli chodzi o, że tak powiem, uczestników z drugiej strony, no, czyli młodych, niedostosowanych do obecnego pokolenia, no to zawsze się tak znajdzie, że ktoś się źle czuje w dzisiejszych czasach, nie ma zamiaru też z tym walczyć, ponieważ każdy ma prawo jakby na czym walczyć. No, tutaj zabraniać niejako czy coś, ponieważ uważam, że każdy ma prawo i jeśli tak, jak tak chce, no to spoko, nikogo tym nie krzywdzi, no nie? Zwłaszcza, że za kilka lat się ocknie i tak jak ja na przykład, wiecie, nienawidziłem lat 90. w momencie, kiedy w nich żyłem. Tak teraz stwierdzam, że najpewniej w innej epoce wcale nie żyłoby mi się inaczej. Ani lepiej, ani nie gorzej. Że tak powiem, przeszło mi ochota na... że chciałbym żyć w innych czasach. Natomiast dlaczego mnie osobiście w ogóle śmieszą takie wspominki? Za każdym razem jak słyszę, że ktoś tam mówi, że o, bo nasze dzieci są takie super, bo te granie w piłkę, bujanie na trzepaku i krzyczenie, że tam mamo rzuć picie i co tylko, to ja się śmieję w duchu, ponieważ to jest wyznanie casuala. Prawdziwy nerd wam powie, że te, za dzieciaka równie mocno upaliśmy, co dzisiejsze dzieciaki tam tyrają na tych swoich komórkach. Po prostu sprzęty były inne. I zawsze jak mówię, ostatnio się śmiałem w którymś odcinków, że mój but to piłki nawet nie zaznał w życiu, no nie? Oczywiście było to komediowo przesadzone trochę, no bo kilka razy niestety musiałem zagrać w tą piłkę, ale było to zawsze związane z tym, że po prostu to była już ostatnia alternatywa co do jakiejkolwiek aktywności poza, nie wiem, grzebaniem patykiem głównie na podwórku, bo już nie było nic innego do roboty. Generalnie to, tak jak tam mówiłem, na dwór to się wychodziło wtedy, kiedy starzy przepędzili z nas przed kompów. I mi na przykład, to ironio, dziecięce granie najbardziej kojarzy się z latem. Czyli z tym okresem, który według casuali powinien być wspominany jako najbardziej te właśnie tam pływanie w rzece, tam bujanie się na trzepaku i tak dalej. Ponieważ latem nie było szkoły, a jako że nie było szkoły, to było więcej czasu na granie. Ale też w związku z tym, że było więcej czasu na granie, to była też większa motywacja dla rodziców, żeby nas przed tego grania przepędzać. I w związku z tym trzeba było kombinować nad specjalnymi systemami w ogóle i tak dalej, żeby jak najwięcej grania wciągnąć w ciągu dnia. Zaświadczam, że jest to prawda wszystko. To się sprowadzało do autentycznych systemów i ustawek ze znajomymi. Ja na przykład tu się miałem w domu komputer PC w pokoju rodziców oraz Atari 65X u siebie w swoim pokoju. A więc kiedy udało się tam, powiedzmy, nie wiem, letnią sobotę jakąś rano dorwać o 10 do komputera, ono się tam grało przez godzinę, półtorej, po czym starzy przepędzali, bo mieli dosyć piszczenia i chcieli oglądać film, czy tam, nie wiem, wiadomości, czy coś. A więc szło się do swojego pokoju, katowało się na Atarynkę, już jakąś godzinę, półtorej, znowu tam po raz tysięczny przychodzą tego River Raida czy inne tam starocia. No ale wtedy starzy zaczynali wpadać w fazę, że o, siedzisz przed komputerem za dużo, wyszedłbyś na dwór, no nie? No więc wtedy wychodziło się już na dwór, no bo nie było innego wyjścia. Na dworze spotykało się w międzyczasie z kolegami, którzy też już przeszli te etapy przepędzania ze swoich komputerów, no, z własnych domów. No, z którymi spotykaliśmy się, przez godzinę się szwendaliśmy gdzieś po dworze, faktycznie tam bujaliśmy z ludów na tym trzepaku. No i po godzinie uderzaliśmy do domu któregoś z nich i zaczynaliśmy jęczeć tam u rodziców, że jest nudno na dworze i że musimy pograć. A więc my się wbijaliśmy na komputer, no i bacha, Amiga jakaś, czy Warps, Mortal Kombat i tak dalej. Po jakiejś tam godzinie czy półtorej znowu przepędzali z nas z tych komputerów, to się szło do drugiego kolegi i u niego się jęczało, że tam, no nie, nudno na dworze, nie ma co robić, trzeba pograć. No i bach, tam znowu Amiga i Moonstone czy coś. Następnie, nie wiem, czasem szło się do mnie, czasem szło się do trzeciego kolegi.
nastawało popołudnie, no to szło się do klubu na Pegasusa. I to jest zresztą właśnie, ja już wiele razy wspominałem, że zapisywałem się do swojego osiedlowego klubu na granie na Pegasusie. Właściwie tylko i wyłącznie dlatego, że no, to była mimo wszystko dodatkowe tam 2 czy 3 godziny grania w tygodniu. No i tam się szło albo na swoją godzinę grania, albo na godzinę grania kolegi, żeby popatrzeć. No, kiedy już zamykali klub, już tam o 20 na przykład już nie było, no, gdzie pograć, to szło się pod wypożyczalnię VHS-ów i się... Oj, chyba wziąłem, że nie chcę Continuous. No, zobaczymy jeszcze jeden Continuous. Szło się pod wypożyczalnię i patrzyło się, nie wiem, plakaty nowych filmów. Próbowało się obadać tam, jakie kasety są fajne, jakie kasety dla dorosłych, gdzie, czy może się okładkę uda zobaczyć. No, czasem, jeżeli nie, za dnia się nie udało tam za bardzo dorwać do żadnego komputera u nikogo w domu, to czasem chodziliśmy do, no, był taki punkt Czerwonego Krzyża, gdzie był skup makulatury jakby takiej bardziej zdatnej, jakieś przeterminowane stare magazyny tam sprzed miesięcy. Skupowali, można było tanio kupić, nie wiem, czy komiksy, czy Secret Service jakieś sprzed 2 lat. No więc też tam czasem chodziliśmy i czytaliśmy te komiksy po kątach, na przykład przez godzinę potrafiliśmy tam przeczytać 2 i nic nie kupić. Tak więc, wiecie, za każdym razem, kiedy słyszę te, że granie w piłkę, bujanie się na trzepaku i tak dalej, to mi po prostu śmiech ogarnia, bo to są wspomnienia casuali. Prawdziwe nerdy zawsze nerdowały. No, jak już nie było totalnie nic do roboty, to szło się do domu i czytało książkę. Nie wiem, w tym przedziale wiekowym pomiędzy 10 a 20 rokiem życia, to ja w sumie przeczytałem najwięcej książek w życiu, bo wcześniej byłem za głupi, a później za leniwy. Ale no, mówię. Oczywiście, no, że też mam wspomnienia, tam, że jeździło się na wakacje jakieś czy kolonie, gdzie nie było komputera, no to trzeba było się tam faktycznie szwendać po dworze i tam spinać na drzewo i tak dalej. Takie wspomnienia też mam, oczywiście. Ale było, nie było, kiedy słyszę takie nostalgiczne odjazdy, że o, mieliśmy lepiej, bo myśmy tak nie nerdowali i w ogóle widzieliśmy świat, bo u nas nie było Facebooków i naszym Facebookiem było okno na podwórko i tak dalej, to po prostu trochę żenada mnie zawsze trąca. I... Mówię, to jest o tyle śmieszne, że ja to pamiętam troszkę inaczej. Tutaj się zwiesiłem, ponieważ mam jeszcze jeden argument, ale nie mogę go sobie teraz uchwycić. To więc przez chwilkę poskupiałem się na strzelaniu do ludzików. W ogóle to no, niesamowicie skomplikowana gra. Ciekawe, gdzie są te całe punkty, o które mam walczyć tam z Akselem i z innymi. Nie mogę ich coś namierzyć, chyba na koniec coś się pokazywało, ale... No cóż, jest zapis jakby co. Czy tu są jakieś te accuracy i tak dalej? Nie ma żadnych punktów. Dobra, to będzie w takim razie ostatnia rundka, ponieważ myślę, że nakreśliłem w większości swój pogląd na sprawę. Oczywiście mówię, proszę podchodzić do tego dystansem i ironią. Nikomu nie zabieram jego wspomnień, jeżeli tam faktycznie no, nie grał za dzieciaka i tak dalej. No to cóż, no, nie każdy musi być nerdem, prawda? Casuale też muszą być. A mówię, no... Jest to dla mnie o tyle zabawne, zwłaszcza jeżeli to słyszę. O, wiem już, co chciałem sobie, jaki jest tutaj ten ostatni argument, że specjalnie w tym początkowym opisie zawarłem fragment o tym, że jak się zmęczyliśmy, to było, można krzyknąć, że mama rzuć picie, które już wielokrotnie w tym wariancie tego mitu jakiegoś spotykałem i zawsze mnie dziwi najbardziej, ponieważ czemu i ludzie to wspominają jako fajną rzecz, o, że tam a podwórka krzyczały, tam na podwórkach rozlegały się okrzyki, że mama rzuci picie. I wszyscy to wspominają z taką nostalgią i rozżaleniem i w ogóle, że tak kurwa, czemu ktoś chciałby, żeby ktoś mu się darł japę pod oknem? Jeżeli miałbym wskazać tam jeden z największych plusów tej całej cyfryzacji telefonów i smartfonów, to, że przynajmniej teraz na przykład już właśnie nie ma tak, że wieczorami, jak za moich czasów, przez całe osiedle przetaczały się okrzyki tam Maciek,
Bartek, na obiad, do domu, czy coś. No teraz po dzieciaka można zadzwonić, tak? I nie wiem, jakim cudem ktoś może wspominać to jako, że ale było fajnie. Dobra, game over. Zobaczmy, czy jest tu jakaś punktacja. Twój ranking jest 10. Aha, ekstra. No, i tylko you have achieved a great score. No dobra, niech będzie great score. Nie wiem, jak się liczy ta punktacja, w takim razie nie chcę kontynuować, nie. No i zobaczymy, wydaje się, że każdy będzie na 10 miejscu, ale jeśli się mylę, no to może będzie zabawnie. Cóż, tymczasem dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mówię, zapraszam już jutro na materiał o Game Boyu. O, jestem tutaj, na samym dole, dobrze, 2300 i 2300, dwa razy taki sam score zaliczyłem. Tak więc no, zobaczymy, jak się uplasuje na ogólnej liście. Dobrze, że poczekałem, bo przegrałbym wyzwanie. I tak na pewno przegrał. No, wytraciłem tu z równowagi, tak więc dokańczam. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Żyjcie retro i szczęśliwie.